Cześć moi drodzy, witajcie. Dziś chciałbym wam wyjaśnić znaczenie słowa kapujesz. Ma dwa znaczenia to słowo. Jest to słowo nieformalne. Używamy w języku nieformalnym w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, kapujesz to znaczy rozumiesz. I myślę, że pochodzi ze słowa kapiści, włoskiego słowa kapujesz, czyli rozumiesz. Kapujesz? Kapujecie? Rozumiecie? Ok. Kapować, czyli rozumieć, ale kapować to również donosić komuś. Na przykład, jeśli ktoś pracuje w jakiejś grupie i ta grupa ma szefa i ta osoba opowiada o różnych rzeczach, które dzieją się w grupie szefowi, to znaczy, że donosi, opowiada rzeczy, które są tajemnicą, jest donosicielem, jest kapusiem, kapuje, ok? I myślę, że to słowo może również pochodzić z włoskiego słowa capo, capo, capo di tutti capi, prawda? Czyli głowa, czyli szef, capo di tutti capi to głowa głów, największy szef, prawda? I myślę, że kapować może znaczyć donosić szefowi. Okej, coś w tym rodzaju. Kapo był również ten termin używany w obozach koncentracyjnych. Kapo to był właśnie człowiek, który był również więźniem, ale który był takim donosicielem, takim pilnującym strażnikiem więźniów, ok? Kapo. I myślę, że z tego słowa, z tego znaczenia wynika drugie znaczenie kapować, czyli donosić. Nie jest ładnie kapować na nikogo, prawda? Kapujecie? Zatem to słowo ma dwa znaczenia. Po pierwsze, rozumieć i po drugie, donosić o czymś. Zdradzać sekrety, kapować. Okej, to tyle na dziś. Trzymajcie się, do następnego razu. Zobaczcie, jak tutaj jesiennie, ile liści żółtych. Bardzo pięknie, prawda? Trochę gorzej, że zaczyna padać deszcz. Muszę zmykać do domu.